Dzisiaj plan jest, to raz powtórzę, pierwszym punktem będzie Guimarães. Jest to kolebka tego kraju. Nie odegra może w późniejszych latach takiej roli, ponieważ bardzo szybko stolica przeszła do miejscowości Coimbra, tam gdzie już zwiedzaliśmy. Natomiast to związane jest z osobą pierwszego króla Alfonso Henriqueza, no i w związku z tym jest ważnym miastem dla Portugalii. No następnie tam będziemy zwiedzać ruiny zamku São Mamede, a i również pałac książąt braganckich. Zobaczymy w której kolejności, co pierwsze, co drugie, to